od lat systemy dla klienta biznesowego są znacznie bardziej zaawansowane pod tym względem. Zaczynając od samego sposobu logowania, wiele systemów dla klientów biznesowych posiada przynajmniej dwie możliwości logowania, czyli hasło, token mobilny. Przechodząc dalej, takie systemy dają pełną kontrolę nad wypływem pieniądza. Funkcjonalności związane z zarządzaniem schematami akceptacji, a więc funkcjonalności, które umożliwiają firmom zdefiniowanie, kto może zainicjować dany przelew, od jakiej kwoty dany przelew musi zostać potwierdzony przez dodatkowe osoby. No i finalnie są też cały szereg funkcjonalności związanych na przykład z kontrolą dostępu do samego systemu, które umożliwiają na przykład zdefiniowanie, że systemu nie da się zalogować spoza siedziby firmy.